Cześć, z tej strony Łukasz Kaczmarek, witam Was na kanale Morawa TV. W dzisiejszym odcinku opowiem o nowym trenerze Legii Warszawa. Zapraszam. Wcześniejsze informacje się potwierdzają i jeszcze dziś oficjalnie poznamy szkoleniowca, który poprowadzi drużynę Legii Warszawa. Rzeczniczka prasowa wojskowych Izabela Kruk poinformowała, że dziś, czyli w poniedziałek 13 sierpnia o godzinie 15.30 odbędzie się konferencja prasowa, w której udział wezmą właściciel klubu Dariusz Mioduski oraz nowy szkoleniowiec. Ostatnie dni przyniosły wiele spekulacji na temat kandydatury Ricardo Sapinto, a teraz doniesienia te potwierdza dziennikarz Przeglądu Sportowego Tomasz Włodarczyk. Zgodnie z informacjami podawanymi przez redaktora, 45-latek ma związać się z warszawianami kontraktem, który będzie obowiązywać przez najbliższe 3 sezony. Nie wiadomo, czy nowy trener będzie chciał zrobić swoją rewolucję w sztabie, ale nad przygotowaniem fizycznym piłkarzy czuwać ma teraz Guillerme Gomes. Pracy w Legii nie straci również obecnie pełniący obowiązki szkoleniowca Aleksander Vukovich. Od momentu przyjścia Portugalczyka miałby on pełnić funkcję asystenta trenera, czyli wróci do starej roli. Nowy trener stanie od razu przed nie lada wyzwaniem, ponieważ już w czwartek Legia zagra o być albo nie być w europejskich pucharach z luksemburskim Dudelange. Pierwszy trening pod wodzą nowego szkoleniowca odbędzie się jeszcze dziś wieczorem. Sapinto ma 45 lat i pochodzi z Porto. Jako zawodnik reprezentował Sporting, Real Sociedad czy Standard Liège. W swoim trenerskim CV ma prowadzenie m.in. Sportingu, Trwany Zvezdy oraz ostatnio Standardu Liège. Przychodzi trener, a odejść może Sebastian Szymański. Według Przeglądu Sportowego 19-latkiem zainteresowana jest CSKA Moskwa. Nie wiadomo, ile mogliby zapłacić za legionistę, ale z pewnością byłoby to kilka milionów euro. Legia nie chce rozstawać się z Szymańskim, ale może ją do tego zmusić sytuacja finansowa. Prezes Mioduski troszkę się przeliczył i okazało się, że Legia w ostatnim czasie wydaje więcej niż zarabia. I sytuacja doprowadza do powiększenia się zadłużenia klubu. Nawet awans do Ligi Europy może nie pomóc, dlatego przy Łazienkowskiej rozpatrują sprzedaż młodego zawodnika. No tak to jest. Jak się co chwilę zwalnia trenerów albo zatrudnia na potęgę zawodników z zagranicy i proponuje gwiazdorskie kontrakty. Wtedy, żeby się ratować, pozbywamy się młodych i perspektywicznych Polaków. W tym odcinku to już wszystko, dzięki wielkie za uwagę. Pamiętajcie o tym, żeby zasubskrybować mój kanał. Dajcie też łapkę w górę, jeśli odcinek Wam się podobał. A w komentarzach napiszcie mi, jak sądzicie, czy Sapinto to dobry wybór. Do zobaczenia, do usłyszenia już w następnych odcinkach. Cześć!